Moim zdaniem przynajmniej zależało. I ta wysoka frekwencja sprzyjała urzędującym prezydentom zarówno w Gdańsku, jak i w Krakowie. Ja też nie jestem zaskoczony wynikiem tych wyborów, bo nie od dziś wiadomo. To pokazała zresztą bardzo dobitnie pierwsza tura wyborów samorządowych, że w dużych miastach wyraźnie wygrywała Koalicja Obywatelska, czyli Połączone Siły Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Ale w dużych miastach mieszka około 15% ludzi. Pozostały obszar Polski to jest 85% Polaków i tam zwycięża Prawo i Sprawiedliwość. Zajrzyjmy, Michale. Poza tym nie wiemy, co się dzieje w pozostałych 646 gminach. Zajrzyjmy jeszcze będziemy raz do Krakowa. Zaglądać do PKW, ale wcześniej Kraków. Czynili do tego zwycięstwa, a było ich bardzo wiele osób.